Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Pixelmonów. Tylko, że no, na zwykłym świecie, tak, na singlu. No, niestety nie udało mi się znaleźć żadnego serwera, który byłby względnie obiektywny. No to trzeba grać tak, jak można. A ponieważ w sumie same w sobie Pixelmony są fajną giereczką, znaczy fajnym modem, więc chciałbym też trochę, nie wiem, może pozmieniać, czy jakkolwiek tego nie. No po prostu chciałbym sobie pograć, tak? Teraz bardziej, powiedzmy, na dłuższą metę, niżeli tylko tam na, powiedzmy, na jeden live. Jesteśmy w jakimś zwykłym świecie, a ponieważ, jakby nie patrzeć, zwykły Minecraft to nie wygląda dobrze. Musicie przyznać, że to wygląda zajebiście. No, chociażby to, no zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, wgrałem sobie jakieś ogólnie mody, chociażby na jakieś graficzne, właśnie tego typu, właśnie Optifine, wiadomo. No ale tak, samych modów, które, powiedzmy, nie wiem, zmieniają jakkolwiek rozgrywkę, nie wrzucałem, no bo to jakby nie patrzeć, stricte się skupiamy na Pokémonach, a niekoniecznie na jakichś innych modach. Logiczne, no logiczne. O, dostałem, matko, nie ten guzik. Dostałem łóżko. Okej, może być. Zawsze tutaj, powiedzmy, łóżko jest na dobrym pomysłem. Chociaż teoretycznie mam. Jak to się nazywa? Mod na plecach, teoretycznie, więc. Nie wiem, no zobaczymy. Ogólnie tak. Tu jest to całe Poké Centrum, tak. Dobra skrzyneczka, podoba mi się. Zabieram wszystko. Dobra, muszę się przyzwyczaić do klawiszologii. Niewątpliwie. A i w sumie można byłoby wziąć ten healer. Kradnę moje. Aha. No to sobie ukradłem. Oto chyba właśnie straciłem healera. No ale dobra. O dobra, pierwsza walka. Aha, tylko że. Może być to ciężkie, biorąc pod uwagę, że to ma 21 poziom, a ja walczę na 5. Charizarda. Znaczy, twój Charmanderem. Tak! Dobra. Chciałbym uciec. Nie mogę uciec. Okej. Dobra, to brzmi jak dobry początek. Dobra, zadaję się pytanie, czy ja na przykład mogę podejść do tej typiary? Okej, dobrze, zaczynamy. Tylko może wyciągnę to, a niekoniecznie będę walił kill-offem, bo szkoda stracić. No wiadomo, no początki, wiadomo, są nudne. Nie są jakkolwiek wybitne. Też strasznie dziwnie mi się gra na tych shaderach, bo zobaczyłem, patrzę, fajne, dobra, to gramy na nich. Tu jest chyba jakiś sklep ogólnie? Tak, tu jest sklep, tylko że pieniędzy nie mam. A ty coś masz? Ty masz TM-y. I tak dalej, okej. Okay. No to ale i tak jestem biedakiem, Polakiem, robakiem. No fajnie, fajnie. Dobra, zasadnicze pytanie, jak to wygląda? Ojoj, ale tu. Tu nawet nie chodzi o ten, tylko strasznie laguje ta mapa na blisko. Okej, okay, no załóżmy, że to jest najmniej istotny problem. No nie wiem, w sumie można byłoby się przespać na szybkości tutaj gdzieś poszukać jakiegoś nowego miejsca na ten. Na bazę czy coś. No w międzyczasie jeszcze.
No tutaj mam stricte właśnie plecaki, to wiadomo, jakiś tam mod na ulepszone tam drille. No wiadomo, no większość to jest z Pokemonów, tak? Właśnie tyjemy, nie tyjemy. Wiadomo, że tutaj trzeba będzie też zająć się, no wiadomo, w niedługiej przyszłości bolami i tak dalej, no jakby nie patrzeć, tego jest dużo, też jakoś nigdy nie siedziałem za bardzo w tym, w tych jakby, jak to się nazywa, w tym modzie, więc za bardzo nie wiem też, co mam robić, więc też będę dowiadywał się również nowych rzeczy z wami. A tak, bo jeszcze jest mod na wgrany na nowy biom i tak dalej. Aha. Okej, kurde, jak to ładnie wygląda. Ładny, podoba mi się. Dobra. Niestety, no, nie sądziłem, że no, rozwalenie jakoś tego healera nie będę mógł sobie go wziąć, tylko stracę. Więc trzeba iść do nowej wioski i po prostu poszukać nowego healera. Także. A jakby nie patrzeć, no, jakoś wbić poziom muszę, no to trzeba niestety użyć ten jeden raz czy drugi komendy. Ale. Aha, no to fajnie, dobrze mi idzie. Rzekłbym, że zajebiście. Nie mam absolutnie pojęcia, co to robi. Nie wiem, full HP może? Aha. Okej, okay, fajnie. O Jezu, ale to jest ciemno. Powiedz, co to działa. Działa, ale tak średnio najeżdża. Dobra. Czyli to coś trzeba z tym pokombinować. Słodkich snów. No dzięki, dzięki. Dobra, zabieramy łóżko. Łóziu, nie? A plus jest taki, że mamy w tym plecaku crafting, więc nie trzeba się tym jakkolwiek przejmować. A, no tak, bo to jest raj, dobra. Ratata na 16. Nie wygląda to za dobrze. Jak mnie na Edwingul. Tu jest Sentry, na którym? Na 11. No dobra, w sumie. Coś tam było cie... O, tu jest coś ciekawego. Serio. Jak ja mam cokolwiek zrobić, jak mnie wszystko zabija na hita? Ta. Jak to się mówi, początki są trudne, ta. No, z wodnymi pokonaj nie mam nawet co walczyć, bo dostanę. Miejmy nadzieję, że nie zginę. Okej, okay, oddalę wam tutaj, żebyście mogli również widzieć. Tylko, że wychodzi na to, że wszystkie pokony są porównywalne do mojego. Wow, zdałem 2%. Dobra, nie, to nie ma sensu. Oj. Zaraz się dosłownie uduszę. Nie, tak serio, to trzeba znaleźć jakieś Pokémony takie mizerne, żeby w ogóle cokolwiek móc zrobić. Jak patrzę też, czy w ogóle w tej wiosce coś jest takiego, co bym... Tam jest Skyter, ale raczej Skytera nie pokonam. Tu stąd nic nie chcę. To idziemy dalej. Dobra, gdzie by tu można iść? No ja wiem, poszedłbym w stronę pustyni może. Nidorino, 14 poziom. Tak. I teraz mnie zabija, tak? Tak? Nie? Nie. A tak mnie zabija, no bo kurde, no. Nie ukrywajmy, no. Zostało mi 4 HP. A ja mu zadaję tam minimalne obrażenia, więc.
No dobra, nie zrażamy się. Dobra, bo na razie widzę, że to jest ciężkie, więc idę szukać jakiejś nowej wioski czy czegoś takiego. Bo też nie chciałbym marnować zbyt czasu antenowego na w sumie przeskakiwanie przez rzekę, więc po prostu widzimy się za chwilę. Za dużo nie minęło, bo dosłownie tam przeszedłem stamtąd. Chciałem ogólnie coś popatrzeć właśnie z tymi, jak oni się nazywają, z tym oświetleniem, bo strasznie woli to po oczach. Więc no. I tak patrzę, numery są na jakieś na 24. Tam jest jakaś piramida, tylko zazem to. Nie może być, że jest to Graudon. Po prostu legenda. Czym ty jesteś? Boss Ultramate Graudon. Okej. Co? Jest. Aha. Fajne. Fajnie, że coś takiego jest, ale... Nie no, zajebiście. Tylko tak... Średnio widać jego paszczę, ale no dobra. Cudownie. O, będzie na miniaturkę. Dobra, sorry, za dużo klawiszy naraz. Dobra, chodźmy do tej wieży, do tej piramidy, bo jestem ciekaw, co to jest trapinch. A na powiedz, że ty jesteś na jakimś niskim poziomie. Nie jesteś. No jest ciężko. Victini jest spawned Savanna Biom. Było podobny komunikat kiedyś i to jest chyba ogólnie jako raid, z tego co kojarzę. Że to jest jako raid? I teoretycznie niby mogę spróbować z tym zawalczyć i go zdobyć? Jakoś tak to jest. Ale nie jestem pewien. O kur... Okej, okay. Chyba wgrywanie modów nie było zbyt dobrym pomysłem, bo tak czy siak większość rzeczy jest wyłączone, w sensie ten. A tu są nagle jakieś ten. Z normalnego Minecrafta. Okej, okay. W takim razie trzeba, widzę, że. Znaczy, trzeba tak bardziej sensownie to zrobić. A zasadnicze pytanie, tu jest cokolwiek? Okay. Mogę to zniszczyć na pewno. Nie sądziłem, że w tej serii będę walczył z jakimikolwiek mobami. Ale dobra. I tu nie, tu nie można wejść. Czyli co, tak po prostu jest cokolwiek i tyle? Nie, jest skrzyneczka. I to jest zwykła skrzynia, nie jest trapowa. Okej, okay, o! Okej, okay, nawet fajne itemki. Coś się na nie może nie jakieś wybitne. Ale na pewno. No, jest to jakiś plusik. Dobra, Diglett to. No nie wiem, no to jak. Minecraft, to, proszę Państwa, Minecraft. Ten Graudon dalej jest? Może już nie ma zasięgu, żeby go zobaczyć. O, chwila, chwila, bo jeśli to jest raid, teoretycznie, to teoretycznie tam powinien być Victini. Jestem mega ciekaw, czy będzie faktycznie Victini, jak myślę. O, tam jest w ogóle jakiś trapić. Nie, to jest Magby chyba, nie? Ta. W sumie można byłoby spróbować z tym zawalczyć. Bo dzięki temu zyskałbym jakiekolwiek. Aha, tylko że. Ta, to jest na trzecich poziomach. No to nie, no to nie ma opcji. Ale też nie jest nieefektywne. Kurde, myślałem, że będzie już na jakimś wyższym poziomie, bo tak to.
Dobra, wychodzimy z tego. No delikatnie mówiąc, jestem zaszynowany. O nie, aha, bo tu jest jeden rajd, tam jest drugi i tam jest gdzieś trzeci. Z Diglettami nie mam tak za bardzo sensu walczyć, z tym też. Czyli w sumie najbardziej by się przy... chyba Sandshrew ewolucja. Larvesta. Który nasz poziom 7, dobra. Dawaj. Bijemy się z tym. Uwaga, czy zadam mu jakiekolwiek obrażenia? Zadałem. Tylko, że on zadaje mi po 7 HP. No właśnie. Czyli następny atak by... Następny atak mi zmiecia. A jednak nie. Okej, zostało mu tyle HP. Teraz tak. Pokeball. Dobra, Great Ball, dawaj. Proszę, jakbym się złapał ten Pokémon, nie? To będę miał już cokolwiek. Ach. No i niestety. Daj się 5 sekund. Próbowałem złapać i nie wyszło. No, mogę ten. Dziękuję. No niestety. Dobra. Boże, jak się wystraszyłem, nagle coś mi wbiegło prosto w ekran. Dobra, co tu jest? Jakiś handlum, to tego nie chcemy. W sumie mam trochę tego, więc można użyć. Aha. Okej. Dobra, może na początku prześpimy się tak na chwilę. Ja się dziwiłem, dlaczego nie mogę spać w tej jakby świątyni, piramidzie, jakkolwiek tego nie nazwiemy. Bo po prostu w tych strukturach, które dodałem, są najwidoczniej moby z zwykłego Minecrafta. Więc no. Ale delikatnie mówiąc się zdziwiłem. Ja nie będę mówił, że nie. Okej. Czaszka szkieleta. Wezmę sobie, bo fajnie to zawsze wygląda. Kurde, co tu jest? Może to jest jakiś dungeon czy coś w tym rodzaju. O, w dupę. Dobra, wiecie co? Może nie będę tu na razie szedł, bo czuję, że się wywalę. No, coś czuję, że się wykrzacza. Tak szczerze, wykrzaczyć się na pierwszym odcinku to też tak jest. Nie bardzo. Także może sobie odpuścimy. Kiedyś na pewno wrócę z jakimkolwiek EQ. I wtedy tutaj coś zabolujemy. Dobra, bo na razie to 20 minut odcinka, a ja nie mam ani nawet złapanego jednego Pokemona. I jak na razie zostaję w dupę, więc idę szukać czegoś ciekawego. A w sumie to daleko nie przeszedłem tam stamtąd. Bo po pierwsze widzę coś takiego, a po drugie widzę na mapie, że tam jest jakaś wioska, więc. Od tego można byłoby zacząć, Fimo. Zobaczyć, co tu się dzieje. Ale dobra. Przede wszystkim, no, chciałbym znaleźć ogólnie jakieś miejsce względne na bazę. Czyli. Cholera, nie to. Dobra. Zapomniałem, że niestety jest to irytujące. Więc może na początku trzeba byłoby zdobyć jakiekolwiek bazę pierwszą. Tak, nic tu również nie widzę, więc. Okej. Jakiś napierśnik.
Wędka. W sumie wędka się przyda, bo teoretycznie. No. No, przyda się, jednym słowem. Teraz tak. Jak tu jest. Może tam coś na górze jest? Kurde, może w sumie. Nie, nie. Może z karpiami powalczyć? Bo teoretycznie, jeśli karpie nie zadają jakichkolwiek obrażeń, bo ja mam tego splasha. Więc teoretycznie. Może na nich bym się nie. Jak nie zbłaźnił. Okej, jakieś żarcie jest. Strzał nie potrzebuje. Kurde. Okej. Potrawka z królika. Okej, to zaglądałem. Przynęta. No, powiedzmy, że to jest jakkolwiek interesujące. I sieci. Dobra. Hopla. Gdzie jest ten karp? O, tu jest. W ogóle zobaczcie, jakie ładne te drzewa. Znaczy, fajne są, bo tak jakby drzewa, które są ponad powierzchnią, ale korzenie mają jakby w wodzie. Bardzo przyjemnie. Jeszcze niestety to jest 1.12, więc tutaj absolutnie nie da się pływać. No. Także. O, tam jest w ogóle ten wodny kamień. Część wodnego kamienia. No proszę, dobra, jest. Może na karpie jakkolwiek. Jak się nazywa? No wbiję. No wiadomo, że będę go bił przez pół dnia. No ale on przynajmniej nie zada mi obrażeń. Więc dobra. Taki przynajmniej jakikolwiek plus. No niestety. Ciężko cokolwiek zrobić, nie mając tutaj żadnej pomocy, powiedzmy, z zewnątrz. Wiadomo, żeby się przydał jakiś, nie wiem, kryształ, czy coś w tym rodzaju. Zobaczmy Magikarpie, czy go rozwalić. Nie, dobra, jak rozwalam, bo w sumie Gyarados mógłby się przydać. Dobra, spróbujmy złapać. Jak się nie złapie za pierwszym, no to powiemy papa. Proszę, daj się złapać. Dobra. Pierwszy Pokémon złapany. Jej! Dobra, to przynajmniej wiem, gdzie będę teraz expić. Jakikolwiek. Będę mógł expić przynajmniej. Ale na razie idźmy do tej wioski na wodzie. Czy tam na lądzie. I zobaczmy, co oni mi tutaj mają za oferowania. Przede wszystkim trzeba byłoby znaleźć te aprikorny, żeby móc. Jak to się nazywa? No, zacząć robić pokebole, nie? Dobra, to potrzebuję ściąć. Jakieś drzewko, dobrze. A, bo to jest chyba ogólnie jako ten. To jest, no to wychodzi, że kuźnia? Tylko, że taka trochę biedna, bo. Dobra, ale tak, pieczytki mi się przydały. Tak czy siak. O, skrzyneczka. Powiedz, że tu coś będzie. Aluminiowy jest chyba potrzebny do robienia. Electric, Gem, Steel i Electric. Okej. Okay. Załóżmy, że to się przyda. I teraz tak, to. Na razie trzeba powrzucać wszystkie te itemy do plecaka, no bo na razie bez sensu, żebym to nosił. To mi się przyda. To też mogę wrzucić. To też. Dobra. Okej, dzięki temu przynajmniej mam jakieś, powiedzmy, pierwsze itemy, które mi jakkolwiek pomogą w wędrówce. Więc dobra, załóżmy tą klatę, tu weźmy to do łapy. No. Może nie jest idealnie, ale na pewno jest lepiej niż było. Nie wiem, czy bole mogą być schowane, więc lepiej, żeby były w ten sposób. O, w ten sposób było. O, dobra.
Teraz tak, szukam, czy tu jeszcze coś może być takiego, co by mi dało. No to jest lepsza wioska niż ta wcześniejsza, bo w tej przynajmniej jest cokolwiek, co mi się przyda. A co to jest? Nie wiem, zaraz zobaczymy. O, tak, dobrze. Jakieś potionki, te sprawy. Tak, w końcu mogę użyć healera. Chyba, że potrzebuję je wam dotyk, żeby podnosić takie item, czy tego typu rzeczy. Nie wiem. To jest chyba jakaś sala? Ta, to jest sala. Okej, na razie na co nie mam szans, by nie, więc może nie. Ale dobra. W takim razie to już wiem, gdzie się zatrzymamy na najbliższy czas. Bo myślę, że to raczej będzie jedno tak z lepszych miejsc, więc można tu zostać na razie. Także no. Ja tu chwilę pourzęduję, coś porobię, żeby w ogóle móc zrobić coś więcej. Także co? Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku, także nie.